29 kwietnia 1934 roku otwarto Port Lotniczy Warszawa-Okęcie. Lotniska znajduje się w dzielnicy Włochy w Warszawie. Obsługuje loty rozkładowe, czarterowe i cargo. Jest największym portem lotniczym w Polsce i główną bazą polskich linii lotniczych LOT. W 2017 roku obsłużyło ono ponad 15 milionów pasażerów, czyli prawie 40% wszystkich pasażerów w krajowym i międzynarodowym ruchu lotniczym w Polsce. W uroczystości otwarcia lotniska wzięli udział m.in. prezydent Ignacy Mościcki, premier Janusz Jędrzejewicz, Korpus Dyplomatyczny i dyrektorzy siedmiu europejskich linii lotniczych. Był to największy cywilno-wojskowy port lotniczy w II Rzeczypospolitej. Wokół lotniska powstał klaster przedsiębiorstw związanych z lotnictwem. 30 kwietnia 1310 roku w Kowalu urodził się Kazimierz III Wielki. Kazimierz Wielki był najmłodszym synem Władysława Łokietka i królowej Jadwigi. Był królem polskim w latach 1333-1370. Kazimierz Wielki był ostatnim monarchą z dynastii piastów na tronie Polski. Kazimierz III unormował stosunki z Czechami i Zakonem Krzyżackim. W 1335 roku udało mu się uzyskać od czeskiego króla Jana Luksemburskiego zrzeszenie się pretensji do polskiego tronu. Na mocy Pokoju Kaliskiego z 1343 roku odzyskał zajęte przez Krzyżaków Kujawy i Ziemię Dobrzyńską, w zamian zrzekając się tymczasowego prawa do Pomorza Gdańskiego. Kazimierz rzekł się prawa do całego Śląska podczas układu w Pradze w 1356 roku. W polityce wewnętrznym doprowadził do kodyfikacji, w 1364 roku ufundował Akademię Krakowską. Chociaż był czterokrotnie żonaty, nie pozostawił legalnego następcy. Po śmierci Kazimierza, na mocy wcześniejszych układów, tron polski przypadł jego siostrzeńcowi Ludwikowi Węgierskiemu. 1 maja 2004 roku Polska wstąpiła do Unii Europejskiej. Polska wstąpiła do Unii na mocy traktatu ateńskiego podpisanego 16 kwietnia 2003 roku. Traktat akcesyjny podlegał zatwierdzeniu i przyjęciu absolutną większością głosów przez Parlament Europejski oraz jednogłośnie przez Rady Unii Europejskiej. Kolejnym etapem była ratyfikacja go przez wszystkie kraje członkowskie zgodnie z wymogami konstytucyjnymi obowiązującymi w każdym z nich. Traktat wszedł w życie po zakończeniu unijnej procedury ratyfikacyjnej. W Polsce proces jego przyjęcia odbywał się w formie ogólnonarodowego referendum w dniach 7-8 czerwca 2003 roku. Traktat akcesyjny był prawną podstawą przystąpienia 10 krajów Europy środkowej i południowej: Cypru, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Malty, Polski, Słowacji, Słowenii i Węgier. 2 maja 1952 roku w Warszawie rozpoczęto budowę Pałacu Kultury i Nauki. Pomysłodawcą budowy Pałacu Kultury i Nauki był Józef Lenin. Projektant architektury wieżowca Lew Rudniew chciał, aby był on w stylu polskim. Objechał więc różne miasta, m.in. Kraków, Chełmno i Zamość, w celu zgromadzenia potrzebnych informacji i zapoznania się z polską architekturą. Budowa gmachu trwała od 2 maja 1952 roku do 22 lipca 1955, a pracowało przy niej prawie 5 tysięcy robotników ze Związku Radzieckiego i około 4 tysięcy robotników polskich. Jeszcze przed ukończeniem budowy, dwa dni po śmierci Józefa Stalina, 7 marca 1953 roku, wspólną uchwałą Rady Państwa i Rady Ministrów PRL nadano budynkowi nazwę Pałacu Kultury i Nauki im. Józefa Stalina. Budynek miał początkowo jedną fasadę, która jednak z czasem zszarzała. Fasada została wykonana ze spieków ceramicznych w kolorze piaskowca produkowanych w fabryce na Uralu. Pałac kultury i nauki stanowi obok Marszałkowskiej dzielnicy mieszkaniowej jedyny zachowany w całości przykład architektury realizmu socjalistycznego w Warszawie. 3 maja 1791 roku Sejm czteroletni uchwalił Konstytucję 3 maja. Konstytucja 3 maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie po Konstytucji Amerykańskiej z 1787 roku, nowoczesną i spisaną Konstytucją. Została ustanowiona ustawą rządową przyjętą tego dnia przez Sejm Czteroletni. Została zaprojektowana w celu zlikwidowania obecnych od dawna wad opartych na wolnej elekcji i demokracji szlacheckiej systemu politycznego Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Konstytucja zmieniała ustrój państwa na monarchię dziedziczną, ograniczyła znacząco demokrację szlachecką, odbierając prawo głosu i decyzji w sprawie państwa szlachcie nieposiadającej ziemi. Wprowadziła polityczne zrównanie mieszczeń i szlachty oraz stawiała chłopów pod ochronę państwa, w ten sposób łagodząc nadużycie pańszczyzny. Konstytucja formalnie zniosła również liberum veto straciła znaczenie 24 lipca 1792 roku w momencie przystąpienia króla Stanisława Poniatowskiego do Konfederacji Targowickiej. Przestała natomiast być obowiązującym aktem prawnym 23 listopada 1793 roku. W nocy z 4 na 5 maja 1863 roku oddział Ignacego Mystkowskiego urządził pod stokiem zasadzkę na wojska carskie. Odnosząc jedno z największych polskich zwycięstw podczas Powstania Styczniowego, liczący 120 ochotników oddział zaskoczył maszerującą kolumnę wojsk rosyjskich dowodzoną przez Konstantego Rynarzewskiego. złożoną z roty piechoty i szwadronu jazdy i w krótkim nocnym boju w lesie zadał je znaczne straty. Poległo 31 Rosjan, 8 rannych dostało się wraz z innymi do niewoli. Zdobyto również zapasy broni i amunicji. Sukces okupiony został śmiercią 6 powstańców, rannych zostało 14. Starcie to przeszło do historii jako jedno z największych zwycięskich bitew Powstania Styczniowego. 5 maja 1846 roku w Woli Okrzejskiej urodził się Henryk Sienkiewicz. Sienkiewicz był polskim nowelistą, powieściopisarzem i laureatem Literackiej Nagrody Nobla. Henryk Sienkiewicz pochodził ze zubożałej familii szlacheckiej z Podlasia, stąd dorastał właśnie na wsi. Ukończył w Warszawie gimnazjum, następnie podjął i ukończył szkołę główną. Mając już 20 lat, pisał nowele oraz felietony. Następnie napisał trylogię, czyli potop, ogniem i mieczem oraz pana Wołodyjowskiego, dzięki którym stał się sławny. W 1896 roku napisał książkę Kwowadis. Cztery lata później ukazała się pozycja krzyżacy. W związku z sukcesami literackimi otrzymał nagrodę Nobla w 1905 roku. W czasie I wojny pomagał ofiarom, powołując w Szwajcarii specjalny komitet. Zmarł w, Awej, w Szwajcarii 15 listopada 1916 roku. Po zakończeniu I wojny światowej sprowadzono do Polski jego zwłoki. Spoczął pochowany uroczyście w podziemiach Katedry Warszawskiej. 2016 rok został uznany rokiem Sienkiewicza.